Dzisiaj mamy za zadanie zrobić coś do popołudniowej herbatki. Ja myślę, że nic bardziej nie będzie pasowało do popołudniowego lenistwa jak ciasto z owocami. Troszeczkę będziemy kombinować, bo tak naprawdę zrobimy ciasto z dwóch rodzajów ciasta. Także troszkę mamy pracy, ale naprawdę efekt będzie fajny. Zaczniemy od utarcia masła. Tylko bardzo ważne, żeby masło było miękkie. Wyjmijcie je z lodówki dużo, dużo wcześniej, tak samo jak i jajka. Te temperatury są naprawdę bardzo ważne. Masło z cukrem niech się uciera, to naprawdę trochę potrwa. W międzyczasie będę mógł przygotować formę. Dokładnie formę musimy przesmarować masłem. Przez sitko przesiałem sobie biszkopty, które kiedyś zostały mi z ciasta. Dokładnie osypię, wyczyszczę krawędzie, żeby się nam ciasto nie przypalało. Masło naprawdę potrzebuje sporo czasu, dlatego jeszcze zdążymy zrobić kruche ciasto. Mąkę oczywiście zawsze przesiewamy. Masło dodam do mąki, cukier wanilinowy. Wszystko będę siekał. Dodam cukier, puder, żółtko. Wszystkie składniki mi się już bardzo ładnie połączyły. Myślę, że będzie trzeba dodać odrobinę jogurtu. Na razie nie daję zbyt dużo, bo być może się ciasto już będzie ładnie łączyło. Ale to zobaczymy za chwilę. Możemy już zagnieść nasze ciasto. Zobaczcie, już się bardzo ładnie zaczyna łączyć. Ciasto mam już gotowe. Mogę zawinąć w folię. I ciasto wstawiam do lodówki. Myślę, że masło się już wystarczająco napowietrzyło, ale jeszcze czekamy, aż kruche ciasto będzie schłodzone, także niech trochę poczeka. Ja w międzyczasie pokroję morele, żeby można było poukładać je na cieść. Kroję je na takie cząstki, nie za grube. Ponownie włączam masło z cukrem, które się nam bardzo ładnie napowietrzyło i stopniowo dodaję jajka. Odstawię już ciasto. Nie przejmujmy się, że jest takie wrażenie, jakby masa była zważona. Może się coś takiego stać, ale za chwilę będziemy dodawać pozostałe składniki. Mączkę ziemniaczaną, mąkę, proszek do pieczenia. Wszystko przesieję. I teraz już będziemy wszystkie składniki łączyć. I oczywiście, jak mi się to często zdarza, zapomniałem o czymś. Cukier można już dodać przy ucieraniu masła z cukrem, ale tu myślę, że tak niewielka ilość to nam nic nie zrobi. Ciasto wymieszane, wyrobione. 3/4 tego ciasta. Oczywiście tak mniej więcej. Postaram się wyłożyć już bezpośrednio na formę. I to będzie ta jedna część ciasta, taka bardziej stabilna. Do drugiej części dodamy jogurt. Dokładnie wymieszam. To ciasto będzie już bardziej wilgotne,
I po odpieczeniu ta warstwa będzie taka zdecydowanie bardziej zbita, ale będzie miała bardzo fajny posmak jogurtu. A jogurt z owocami łączy się naprawdę bardzo dobrze. I teraz rozłożymy wszystko. Poukładamy owoce. Jeszcze kilka borówek. Będzie bardzo ładnie, kolorystycznie wyglądało. Zobaczcie, ciasto już naprawdę ładnie przestygło. Już będzie plastyczne. Dobrze się nam rozwałkuje. Paseczki zawsze rozwałkowujemy na taką długość formy. Kroimy paseczki tak centymetr, półtora. I układamy na naszym cieście. Zostało nam już tylko przesmarować białkiem paski kruchego ciasta. Tylko po to, żeby się nam cukier trzcinowy przykleił. Delikatnie, tylko po samych paseczkach staram się posypać cukrem. I tak przygotowane ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do 170 stopni 45-50 minut. Myślę, że mogę śmiało wyciągać ciasto. Herbata już gotowa, ciasto gotowe, musi jeszcze tylko wystygnąć i możemy śmiało leniuchować po południu. Także ja Wam bardzo polecam, spróbujcie zrobić to ciasto. Smacznego!